Witam. Film o tematyce, którą poruszałem kilkanaście razy, ale akurat tą konkretną osobę, czyli Adama Eś, trzy razy. Czy trzykrotnie. Filmy mają dużo zwolenników, niewielką liczbę przeciwników. Głównie zarzuca mi się to, że mówię, że one są słabe, nie przedstawiając konkretów. No, jak obejrzałem ich kilkadziesiąt, to po prostu już później nie chciał mi się oglądać, a z pamięci nie byłem w stanie wymienić wszystkich błędów, bo było ich tak dużo, że ciężko było to powiedzieć. Teraz od czasu do czasu oglądam filmy. Generalnie każdy, jaki obejrzę, to jest tam stek bzdur. No i będzie teraz coś w rodzaju: przeżyj mi to jeszcze raz, a może inaczej, ja to muszę przeżyć jeszcze raz, bo oglądałem, zobaczyłem, że tu jest globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Duża stronniczość, niewiedza, czy ona jest świadoma, nieświadoma, już nie wiem. Już oficjalnie najbardziej znane Arduino stało się 32-bitowe. Niejako zamykając symbolicznie po 18 latach dziecięcy 8-bitowy 13 rozdział. Minut. Pewnie film będzie trwał to około 20. Nie znaczy, że 8 bitów kończy karierę i śmiem twierdzić, że 8-bitowce będą dostępne jeszcze długo, jeśli nie zawsze. Jednak ikon... Tu się akurat zgodzę, bo co prawda nikt w nowych konstrukcjach nie używa 8-bitowców już na dzień dzisiejszy, ale nadal archaiczny 8051 jest używany nagminnie przez Chińczyków. Po prostu licencja jest tak tania, że lepiej nie mówić, no i korzystają z tego. Tak jakbyśmy my to robili, gdyby PiS rządził cały czas i byśmy byli w czasach jak za PRL, to też byśmy taką licencję kupili za grosze i tłukli wszystko na tej 51. Ale zauważcie, że na 51. świat się nie kończy. Były takie mikrokontrolery jak Z8. Pewnie mało kto o nich słyszał. Ja ich używałem. No, to była taka kara jakaś, używanie ich, robienie coś na nich, to była kara. Były też 16-bitowe H8, jak dobrze pamiętam, chyba H11 też były. No, nie analizowałem już, który, co tam, co to było, ale kto o nich w ogóle teraz słyszał? Słyszy, no raczej nikt. H8 pamiętam, że w jakimś odtwarzaczu MP3 był używany w takich amatorskich konstrukcjach z takim sprzętowym dekoderem ST013, coś w ten sens. Kto teraz słyszał jakiś H7? Świat zdominowały ARMy i wątpię, żeby coś to zmieniło w najbliższym czasie. RISC-i, RISC 5, to sprawdziłem, nie RISC V, tylko RISC 5. No, jest owszem zaleta, rdzenie za darmo, tylko koszt tego rdzenia przy produkcji seryjnej, jak robi to STM, czy tam dawny Philips LPC, to jest tak niski, że nie ma sensu przestawiać produkcji. Jeśli implementujemy ten rdzeń w jakiejś tam FPZ, to już nabiera to sensu. Wtedy rzeczywiście może być tak, że lepiej wybrać tego RISC-a niż ARMA. Ale to są raczej takie już
no, bardziej niszowe produkcje, no bo czego się więcej produkuje? Dekoderów do telewizji kablowej, gdzie używamy na przykład FPG-ów, czy telefonów komórkowych, gdzie są nagminnie ARMy używane. Każdy sobie na to już odpowie samodzielnie. Więc tu akurat się, znaczy zgadzam, no nie do końca, bo jako amator to raczej z diskami mamy małą styczność, bo problem jest z narzędziami, z debagerami i tak dalej. Dużo łatwiej to te narzędzia dostać do Atmelów, a jeszcze łatwiej i taniej do STM32, czyli ARMów. No to jedziemy dalej. Na IDEI, czyli Arduino Uno, ma teraz na pokładzie zupełnie inny mikrokontroler, otwierający możliwości zdecydowanie większe wobec pełnoletniego już protoplasty. Bynajmniej nie jest to rewolucja, której nikt się nie spodziewał. 32-bitowa technologia trafiła do rodziny już dawno, także do rodziny oficjalnej, bo w klonach jest znacznie częściej spotykana. Rzecz w tym, że to od Uno zwykle zaczyna się przygodę z Arduino, bo jest ono płytką edukacyjną, referencyjną i tutaj mamy zdecydowanie rewolucję. Nie, w sumie reklamuje tego śmiałka. Tak naprawdę tak. Niewiele mówiące 32 bity, istotną zmianą jest otwarcie na sieć, bowiem zasadniczym elementem nowej płytki jest moduł dostępu bezprzewodowy. I tu może sprostuję. Śmiałek omawia Arduino R4, już teraz nie pamiętam nazwy, jest minima i drugie, testem ESP. Różnica w cenie, już tu nie będę się bawił w szukanie 30 firm, gdzie taniej, ale chodzi o różnicę, już nie konkretnie jak, ile kosztuje to Arduino, tylko jest różnica między z tym w Wi-Fi albo Wi-Fi, jak to woli, chociaż raczej tego to nikt w Polsce nie używa, a to minimum, zobaczcie, 137 kontra 94, 95. No, ogólnie jak popatrzeć na cenę Uno R3, to rzeczywiście tu jest no przewaga, bo za niewiele wyższą cenę jak Uno R3 mamy R4 z Wi-Fi, a to jest już dużo tańsze. No, oczywiście są też klony. Na razie klonów tych rozwiązań póki co nie ma, więc ciężko powiedzieć, jak to tam się dalej będzie kształtować. No, ale słuchajmy dalej. Innymi słowy, idzie nowe. Już nie będziemy tylko mrugać diodkami i kręcić silniczkiem, ale będziemy się bawić w tak zwany świat internetu rzeczy. Idei bardzo popularnej ostatnio i nazwanej trochę niefortunnie, jak to bywa z kalkami angielskimi. Zgadzam się w całej rozciągłości, jak nie lubię tego człowieka, tak tu się zgadzam, że ten internet rzeczy to jest tak nieudolne tłumaczenie, jak kiedyś próbowano myszkę. Kto pamięta myszkę z kulką? Próbowano to nazwać manipulator stołokulotoczny. No jest to co najmniej śmieszne, ale zanim były myszki i popularne komputery, to kto wie, co to jest zwis męski? Otóż to jest krawat, tak?
natomiast zwis nocny kinket, a zwis czteroramienny. Już tam nie mówię, z czym się ogólnie ten zwis kojarzy. Żyrandol, no. Więc te nieudolne próby tłumaczenia, no, są jakie są, jak widać. Tu akurat się ze Śmiałkiem zgadzam, ale to pewnie już koniec tych zgodności, tak mi się wydaje. Zacznijmy jednak od przeglądu encyklopedycznego. Arduino Uno R4 Wi-Fi, bo tak brzmi pełna nazwa, jest czwartą formalnie, a drugą w rzeczywistości odsłoną płytki Uno. Dla wielu użytkowników platformy ważną rzeczą będzie fakt, że jest ona w pełni kompatybilna mechanicznie i napięciowo. Tak, płytka ta, mimo że jest współczesna, wciąż pracuje przy poziomach 5-woltowych. Oznacza to, że... I tu wtrącę istotne informacje pominięte przez Śmiałka. Nie wie? To źle, że nie wie. Wie i promuje ten konkretny produkt, czyli ktoś mu zapłacił za bezczelną reklamę i wprowadzanie w błąd. Otóż większość ARMów akceptuje logikę 5-woltową. Także czy procek jest zasilany z 5 V, czy z 3,3 V, albo nawet 2,5, czy coś takiego, to nie znaczy, że on nie zaakceptuje sygnałów 5-woltowych. Przy zasilaniu mikrokontrolera, procesora z 3,3 V jeszcze mamy ten luksus, że napięcia wyjściowe będą zgodne z logiką 5 V. Są nieliczne wyjątki, jak na przykład LEDy WS2812, ale nie są zgodne z logiką 5-woltową, znaczy są z 5-woltową, ale CMOS, a nie TTL. Więc tu jest taki już temat, który można by dłużej omawiać, ale generalnie, no, największe jakby niebezpieczeństwo, które się wciska ludziom, to że jak mamy ARMA, on jest 3,3 V, doprowadzić 5 i bum, wybuchnie wszystko. Nie, nieprawda. Zwykle nie ma problemu z tym. Oczywiście może być tak, że może to być jakimś kłopotem, na przykład STM32F1 seria nie akceptowała na wszystkich pinach 5 V. Ale kto by używał tego staruszka w dniu dzisiejszym? Jeszcze był gorszy przypadek w LPC, czyli byłym Philipsie. Była taka ciekawa sytuacja, że to akceptowanie 5 V działało wtedy, kiedy układ był zasilany. W momencie, kiedy nie był zasilany, te 5 V mogło go uszkodzić. To rodziło pewne problemy i konieczność stosowania konwerterów. Teraz sytuacja się zmieniła, bo ja mówię o czymś, co było 20 lat temu, żeby po prostu ktoś mi nie zarzucił, że czegoś tam nie wiem, że mówię głupoty. Było, teraz jak ktoś używa jakiejś staroci, to jest jego problem. No bo jaki sens używać starych rozwiązań drogich, jak można mieć dużo lepsze i dużo tańsze. Ja używam tańszych, lepszych niż starszych, gorszych. Generalnie od F1 się, można rzec, odciąłem, co nie zmienia faktu, że są pewne projekty, które nadal są utrzymywane na F1 czy F2, bo no, zmiana kosztuje. To nie tylko jest modyfikacja jakaś tam oprogramowania, czasem sprzętu, choć STM tu akurat dość dobrze działa i często tego sprzętu w ogóle się nie modyfikuje.
ale późniejsze testowanie, te procedury kosztują, ponowne badania, robienie tego C i tak dalej, to są koszty. I jak skala produkcji nie jest w milionach, tylko na przykład w dziesiątkach tysięcy, to lepiej po prostu stosować te stare procki. Konstrukcja sprawdzona, nie ma co kombinować, nie będziemy wydawać na badania, na inne rzeczy. Oczywiście jak robimy to w milionach, to jest sens, aby wyłożyć jakąś tam kasę na te wszelkie zmiany i produkować coś lepszego i tańszego. Także te 5 V to jest, no, ja się zastanawiam, jego niewiedza czy świadome działania. Sami ocenicie w komentarzach, jak to uważacie. Że można ją wsadzić w miejsce płytek wyprodukowanych kilkanaście lat temu i wszystko będzie pracować jak należy. Ma to też swoje wady. Świat już właściwie odszedł od 5 V, ale to nie jest wielki problem. A poza tym mamy tutaj pewną furtkę, o której za chwilę opowiem. Z tą kompatybilnością mechaniczną nie jest tak idealnie, ponieważ zmieniło się gniazdko USB. Ze starego wielgachnego, które można było znaleźć jeszcze w sprzęcie z lat 90. na współczesne miniaturowe USB-C. Oznacza to, że skrojone na miarę obudowy pod stare UNO mogą zionąć w miejscu gniazdka wielką dziurą. Ale ten problem będzie spotykany raczej sporadycznie. Zdaję sobie sprawę, że wielu, jak nie większość użytkowników platformy, nigdy włoskiego oryginału nie miało w rękach. Zatem króciutko, co tak naprawdę dostajemy? Płytkę już osadzoną na takiej podstawce z tworzywa. Praktyczne. Wiecie co, wydaje mi się, że tu już nie będzie nic sensownego i aby skrócić film, na tym poprzestanę. Jeśli chcecie, abym dalej komentował ten film, to oczywiście mogę to zrobić. No, jak będą komentarze, lajki, a najlepiej wsparcie, kawy. Ale powiem o paru rzeczach, o których Śmiałek zapomniał albo nie wiedział. A jakie to są rzeczy? Nic nie powiedział o tym, że najnowsze Arduino IDE czy tam IDE nie wspiera debugowania tej płytki, płytki wydanej przez Arduino, oficjalnej płytki. No to jest coś w rodzaju, no nie wiem, może jakby wyprodukować nowy samochód na nowe paliwo, ale paliwa do niego nie ma. I powiedzmy, że Orlen wyprodukował samochód, tak, na paliwo, którego nie sprzedaje. Tak mi to wygląda. Ani słowem, obejrzycie do końca sobie film, ani słowem też się nie zająknął Śmiałek o tym, że nie ma oprogramowania, które wykorzystuje możliwości DMA. O tym, że wykorzystuje możliwości wielopoziomowego systemu przerwań. Czyli macie takie Ferrari, ale drogi są polne. I tam raczej 300 na godzinę nie pojedziecie. Ani słowa o tym, że obsługa SPI, OneWire czy WS2812 działa tak samo żenująco, także wyświetlacze LCD czy TFT działają tak samo żenująco wolno jak na kilkadziesiąt razy
no, niby gorszym w tym momencie R3 na AVR-ze. AVR 16 MHz działa tak samo wolno, a czasem lepiej niż najnowsze ARMy. Oczywiście to nie jest wina ARMów, nie ma co się oszukiwać. To jest wina tylko i wyłącznie Arduino środowiska, które jest beznadziejne. Tu przy okazji, już nie wiem, czy w najnowszym, czy dopiero będzie, czy w poprzednim numerze, ale wiem, że na stronie Góreckiego, o, sobie ten artykuł przeczytajcie, który pokazuje, że 8-bitowy AVR 16 MHz jest szybszy od ARMA 48 MHz. Naturalnie, tak jak podkreślam, mówiłem to, problemem nie jest procesor, mikrokontroler, tylko środowisko całe Arduino, które puszcza parę gwizdek. O czym tu piszę, bo jak się domyślacie, to jest mój artykuł. O. Spodziewam się, że para pójdzie w gwizdek. No, myślę, że naprawdę nie ma sensu tu dalej tego tematu drążyć, chyba że naprawdę chcecie, abym, nie wiem, każde słowo jego tu komentował, ale zobaczcie, to pod filmem będą linki, gdzie ja omawiam rzetelnie R4. No, chciał nie chciał, są reklamy. Linki do tych filmów będą oczywiście pod tym tu filmem. Już po tytule widzicie, że nowy sprzęt, stare możliwości, i tu można sobie obejrzeć, jak testowałem i teoretycznie, i praktycznie. Warto się z tym zapoznać, zanim wywalicie kasę na coś, co no, na tą chwilę nie ma sensu, bo co z tego, że nowy procek, jak niewykorzystywane są jego możliwości. No i ktoś będzie się spodziewał, że kupuje nową płytkę i powinna działać szybciej. Ona działa tak samo wolno, albo nawet wolniej niż nieszczęsne płytki z AVR-ami. Reklamowane debugowanie. Okazuje się, że go nie ma. Ja rozumiem, że do tych STM-ów nie ma tego debugowania, bo one są nieoficjalne, ale jak wytłumaczyć, że wypuszcza Arduino płytkę oficjalną, a debugowania, którym się chwali, podkreślam, chwali się, że w nowym środowisku mamy debugowanie w końcu, chwali się tym, a tego debugowania nie ma. Jest na jakiejś starocie, drogie, o słabych możliwościach, ratach dłuższych jak nota katalogowa, czyli mowa o mikrochipach 32-bitowych. No, mnie to do zakupu nie zachęca. Poza tym temat, który już poruszałem kiedyś gdzieś, kupione 20 lat temu za śmieszne pieniądze, teraz kosztuje około 26 zł programator debugger do STM32, nadal działa, nadal można go używać, jest obsługiwany przez środowisko te najnowsze tego Cube'a, a microchip kupiłem Dragona za sporą wtedy kasę,
bo około 2010 roku to było około 500 zł. Tyle płaciło się za Dragona. No i po kilkunastu latach już mogłem go sobie w buty włożyć, bo wyszły nowe procki, które miały inne interfejsy programujące, upgrade'u do Dragona nie było i mogłem sobie go w buty włożyć, jeżeli chciałbym z nowymi prockami pracować. Tego możecie się spodziewać, że kupicie najnowszy za 1500 programator, choć są opcje za 300 bez obudowy i tak dalej. Kupicie nowy i za rok, dwa znowu możecie go wyrzucić, bo najnowszych procków nie da się używać, nie da się ich programować, debugować. Programować raczej tak, ale debugować pewnie nie. Sami zdecydujcie, co jest rozsądniejsze, czy liczyć na to, że Microchip nagle zacznie robić upgrade'y do starszych produktów albo nowe produkty, które będą działały z przyszłymi nawet za 20 lat rozwiązaniami, czy brać coś pewnego i taniego, nie za 300, nie za 500, nie za 1500, a za 30 zł. Wasz wybór. Piszcie, jakie macie odczucie, komentarze, co, czy używacie, nie używacie, czy byście chcieli używać tego czy innego rozwiązania, czyli Arduino, Atmela, czyli Microchipa, czy STM, a może LPC. Jestem ciekaw opinii, bo generalnie widzę, że nie ma co za bardzo o Arduino i o AVR-ach robić filmów, bo one są jakby już słabo oglądane. Z drugiej strony niby te STM-y są tak super popularne, ale też nie widzę jakiegoś, nie widzę tych ochów, achów, że coś fajnego pokazałem. Na razie to wszystko. Z góry dziękuję za subskrypcje, lajki, kawy, wsparcie. Do usłyszenia.